List od rodziców, jeżeli Pan byłby łaskaw, zechciał nam przeczytać oryginalny, proszę Państwa, list do Jana Kiepury. 14 marca 1927. Kochany, malutki syneczku mamusi. List, który otrzymaliśmy od Ciebie, bardzo nas ucieszył, bo tak dawno nie pisałeś do domu. Dnia 10 lutego słuchaliśmy radia u doktora Czerskiego. Sam nas zaprosił. Słychać było doskonale. Nie wyobrażasz sobie, co się działo w moim sercu. Łzy mi się same cisnęły do oczu. Ja jestem prawie oszołomiona. Nie wiem, czy to na jawie, czy to mi się śni. Nie wyobrażasz sobie radości matki, jeśli Ciebie cały świat kocha, chce widzieć i pragnie słuchać Twojego głosu. A co dopiero matka? Po ostatnim śpiewie w radio spopularyzowałeś się. Zewsząd napływały listy z gratulacjami i chcieli nam telefonu urwać. Teraz o budowie. Plac już kupiony i to w dobrym punkcie. Po 3 dolary i 20 centów. Razem około 2200. Ojciec pojechał do Krynicy i będzie lasował wapno. Wapno musi poleżeć, ponieważ nie można budować na świeżym. Jest to najlepsza lokalizacja kapitału. Choćby otworzyli Krynicę, a granice będą otwarte, Krynica zawsze będzie miała powodzenie. Niezwykła, kochana mama. I proszę, proszę, to dla mamy, dla Marii Kiepurowej Neumann. Państwa, Patria funkcjonowała znakomicie, realizowano firmy, przyjeżdżały głowy państw. Najsłynniejszą wizytą, którą pamiętają Krynczanie, jeszcze nawet do dziś, były odwiedziny samej księżniczki Juliany. Tłumy Krynicza, kuracjuszy gromadziło się koło Patrii, aby śledzić, podpatrywać, patrzeć, a co to księżniczka jada, co robi, cóż się tam w tej Patrii dzieje. Śledzono, witano oczywiście też tłumnie parę książęcą na każdym kroku. Księżniczka Juliana, proszę Państwa, leczyła się na bezpłodność, ale dzięki tutejszym wodom i klimatowi po powrocie z Krynicy stała się 5-krotnie matką. Więc jak pisze Jerzy Waldorf w swoich wspomnieniach, miał pan wpływ na sukcesję tronu holenderskiego. Ale, mistrzu, może wróćmy do pana działalności jednak patriotycznej. Prosiłem pana jeszcze o jeden list, który z kolei pan napisał już po nieco dłuższym pobycie w wojsku. Udało się znaleźć? Udało się. Ja dzisiaj granatowo z listami, więc jak listonosz do państwa, tak, przebyłem prosto z pana. Z pięknymi wspomnieniami. Najdrożsi rodzice moi, jest mi tu niezwykle dobrze. Zdrów jak koń, jem za trzech, ćwiczę za dwóch, a dokazuję za 10. Jestem już podoficerem i dlatego mam się bardzo dobrze. A ja mam stosunki ze wszystkimi magazynierami, kucharzami, furtierami i tak dalej. Także mam wszystko, co najlepsze. Począwszy od karabinu, skończywszy na obiadach. Codziennie 5-6 godzin musztruję moich szeregowców. Słuchają mnie lepiej niż własną rodzoną matkę. Niedługo przechodzimy pod komendę Hellera. W każdym razie pisać proszę na ten adres. Co słychać? Co robi Władek? Czy mam jedną poprawkę? Jak się ma babcia? Całuję ojca, mamusię i Władka. Postscriptum. Tu jeszcze bardziej można miłować ojczyznę. A najlepiej wychodzi mi to śpiewem. Wasz syn Janek. I mistrzu, właśnie gorąco i serdecznie pana prosimy, aby pan zechciał to nasze świętowanie uczcić właśnie tym, co najlepiej panu wychodzi, czyli śpiewem. Ale zanim to wszystko,
ja poproszę Państwa o pomoc, bo akurat tą piosenkę zawsze śpiewałem z moimi szeregowcami. I proszę Państwa, aby Państwo włączyli się do wspólnego śpiewania ze mną. Piosenka jest bardzo prosta, myślę, że każdy ją zna. Też nie trudna, bo powtarzacie po prostu po mnie. Może być, obawiam się, mistrzu, mały problem, bo pan mówi, że pan śpiewał ze swoimi szeregowcami, a ja tu widzę samych generałów. Więc tym bardziej liczę, że będzie dyscyplina, trzymamy się rytmu, muzyki, porządku. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, po polskiej krainie. Zobaczyła ptaków, pewnie go nie minie. Zobaczyła ptaków, pewnie go nie minie. Zobaczyła ptaków, lekko pokochała. Przyjęcie w Wiedniu, Towarzystwo Polonijne i pewna szacowna hrabina po małym recitalu, którym, a jakże, uraczył pan szanownych gości, obdarowała pana takim oto komplementem. Ach, proszę pana, pan to jest drugi Caruso. Wielce szanowna pani hrabino, jaki drugi Caruso? Jestem pierwszym Kieturą! Pan jest pierwszym Kiepurą, ale Kiepurów było dwóch. Nie wiem, czy państwo wiecie, że nasz drogi Janek miał brata Władysława, także śpiewaka. Władek młodszy o 2 lata od Jana, z nieco mniejszą siłą przebicia, ale ogromnym poczuciem humoru. Nie wiem, czy pan pamięta, jak kiedyś zadzwonił pan do swojego brata. Władysław podnosi słuchawkę i mówi od razu: tu najwybitniejszy, największy tenor świata. Do licha z tymi aparatami. No chyba dodzwoniłem się do samego siebie. Po tej dawce patriotycznej w pierwszej odsłonie naszego koncertu pora na te piękne lata 20-30, w których pan żył, które pan oczarował i przepięknie wypełnił swoją osobowością. Zatem rozpocznijmy tę odsłonę od pięknej piosenki Ostatnia Niedziela. Teraz nie pora szukać wymówek, tak, że skończyło się. Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł serce me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą
daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat, bo ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozejdziemy, dzisiaj się rozstaniemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, czule spojrz dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Potrafił pan, panie Janie, uwodzić jak mało kto. Dopiero no, w pewnym momencie na dobre pan się ustatkował. Bardzo mocno przeżyły to wielbicielki zakochane, nie tylko w pana. Oczywiście nie było ich aż tak wiele. Co za skromność. No i te zrozpaczone kobiety, proszę państwa, skrzyknęły się pewnego dnia z całej Polski. Przyjechały tu właśnie do Krynicy, bo tutaj wszystko wychodzi, jak słyszeliśmy, najlepiej. Także poezja, i napisały taki oto protest wiersz. O Janie Kiepuro, powiedz, czy to warto ni z tego, ni z owego ożenić się z Martą? Chociaż panna Egert jest piękna i młoda, na pewno mój mistrzu głosu ci nie doda. Dzisiaj w tonach, drogi Janie, nikt ci nie dorówna, ale będziesz śpiewać, jak zagra Egertówna. Więc się zastanów, Janie serdeńko, przecież śpiewasz pięknie. Będziesz śpiewać cienko. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki wzruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągnięte ręki padnie grosz czy złotych sto? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt mi jakoś szło. Już taki jestem, zimny kraj. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny kraj. Kontynuujemy nasz piękny klimat i atmosferę lat 20., 30. W tym momencie za sprawą także Krynickiego Zespołu Tańca Artystycznego Miniatury, które dla państwa specjalnie oraz dla naszego mistrza Jana zatańczą modne wówczas blue tango Leroya Andersona. Bardzo prosimy, blue tango i oczywiście Krynicka Orkiestra Zbrojowa Mieczysław Smuda. Gościnnie śpiewał Toskę w Teatrze Wielkim i
Po przedstawieniu oczywiście udał się do hotelu, gdzie oczywiście przed, jak zawsze, hotelem Bristol zgromadziły się prawdziwe tłumy. Jan wyszedł na balkon, kiedy odśpiewał już prawie cały swój repertuar. Pyta się, to co jeszcze? Co jeszcze? I nagle z tłumu rozlega się taki głos: oj, 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 oj. A ktoś obok stojący tej osoby mówi: ależ proszę pani, tytuł tego utworu mistrza to ajajajaj. Ja dobrze wiem, jaki to tytuł, tylko ktoś mi na nogę nadepnął. Zatem teraz specjalnie dla wszystkich pań, no przecież nie może obejść się żaden występ Kiepury bez żelaznych utworów. Zatem Nino i brunetki, blondynki. Uśmiech twój ma niepojęty czar, zniecił w sercu moim pragnień żar. Nagle bez słów odeszłaś ty i prysły złudne sny. Raz wzbudzona miłość w sercu tli. Gdzie cię szukać, gdzież? Ach, powiedz mi. Orkiestra Zbrojowa pod dyrekcją maestro Mieczysława Smydy. Orkiestra blisko 150 lat. Świątek, piątek i w każdy dzień gra dla państwa. Maestro podpowiada mi świątek, piątek i 3 maja. Krynicki zespół tańca artystycznego, miniatury i pani profesor Małgorzata Malczak. Zapewnił nam Sławek Gagatek,
A za organizację dziękujemy Krynickiemu Centrum Kultury i dyrektorowi Wojciechowi Królowi. Brawa. Natomiast Janem Kiepurą był, jest i pewnie będzie artysta, solista Opery Narodowej Teatru Wielkiego w Warszawie, gwiazda festiwalu imienia Jana Kiepury, Jakub Oczkowski. Dzisiejszy program przygotował i poprowadził dla Państwa artysta telewizyjny, artysta scen krakowskich, Łukasz Lech. Państwo krzyczą wiz, wiz, wiz. Ja myślę, że pięknie rozśpiewaliście się i już umiecie nawet na pamięć. Płynie Wisła, płynie. A więc powtórzmy jeszcze raz, żeby ten 3 maj był nie tylko dla mnie, ale również dla wszystkich Was bardzo słoneczny i rozśpiewany. A zamiast Wisły płynie dla Państwa Krynniczanka. Kto ma ochotę na autografy, zapraszamy z karteczkami, które... O, za kogo? Będzie bardzo wielka, kariera operowa. Dziękuję bardzo. Raz z tej bierzemy.